bagaż, trzeba wziąć sobie pociąg. I powiedz mi, jak byś się czuła dwa dni w Kuala Lumpur? Welcome. To co, jedziemy do hotelu? Jedziemy do hotelu. A zostajemy tu? No tak. Bo teraz to ci zaraz nakopię, nie powiem gdzie, tej chudej dupy. Mama nie wiedziała, że zostajemy tutaj, ja jej cały czas mówiłam, że jedziemy dalej. Normalnie. Ale... Boga. Ja ci po prostu... A ja cały czas się upominam o dokumenty. No właśnie. Widzisz, Ola? Widzisz, i to jest ten problem. Ja się stresuję całą kolejkę przed wizą, przed paszportem. Jesteśmy na bus terminale i kupiłam już bilety na autobus, który czeka tam. Już włożyłyśmy torby, ale jeszcze pół godziny musimy czekać. Jesteśmy padnięte, jesteśmy w podróży już 24 godziny, więc masakra, trochę długo. Wszyscy turyści pojechali taksówkami i tak dalej, a my prawie jako jedyne jesteśmy tutaj turystki. Ale to jest tak, jak ja podróżuję właśnie. I mama musi to doświadczyć, jak chciała i lecieć ze mną. Dobra. Jeśli mnie nie śledzicie na Instagramie, Snapchacie i tak dalej, to pewnie nie wiecie, że wyjechałam na wakacje i jestem na wakacjach w Malezji. Później jedziemy też na Bali. No i moja mama zawsze chciała ze mną wyjechać w taką podróż, wyprawę i zawsze mówiła, że ona sama tego nie zrobi. Dlatego ja zdecydowałam się ją zabrać. Poszłam wymienić pieniądze, teraz wracam się do restauracji i idę jeść, ponieważ jestem mega głodna. Klimat bardzo taki jak w Tajlandii. Dużo warzyw, owoców, więc będę miała tutaj dla siebie raj. Trochę gorzej z moją mamą, która je dalej mięso. No ale mam nadzieję, że jakoś się przekonam do tego, żeby przestała. Ale prawda, masakra. Dobra, idę jeść. Pa. Powiem wam też, że moja mama nie wiedziała, że w ogóle jedziemy do Malezji, a to było zawsze jej marzenie. Więc pokażę wam, ponieważ ja to przed nią zawsze, ja to przed nią próbowałam ukryć. Ona wiedziała tylko, że jedziemy na Bali. Ale się rozpadało. Gdzie, w której to restauracji ją zostawiam? One wszystkie wyglądają tak samo. Dzień dobry, jest już kolejny dzień. Jest godzina 8 rano. Ja się obudziłam bez problemu. Mama jest trochę jetlagged. Taki mamy widok z okna. Och, przepiękne. Najpierw będziemy zwiedzały te wieże Twin Towers, a później zjemy sobie lunch w jednej wegetariańskiej restauracji, którą właśnie szukamy. Towers. W końcu dotarłyśmy tutaj. Ten budynek ma 456 chyba metrów wysokości i do 2004 był najwyższym budynkiem na świecie.
Na między 41 a 42 piętrem jest zbudowany taki most, aby ludzie mogli właśnie, nie musieli zjeżdżać na sam dół, tylko mogli właśnie tutaj robić takie punkty spotkań. W tych budynkach jest ogólnie 76 wind, z czego 29 jest użytych do użytku publicznego. I aby korzystać z wody w całym tym wysokim budynku, to najpierw woda musi być dostarczona na sam szczyt, z czego spływa do każdego piętra. Mega ciekawe. Jestem w środku, co to nastało. Nie wiem, czy tutaj można nagrywać, robić zdjęcia i tak dalej, więc mówię bardzo szybko. Same najdroższe jakieś sklepy. Chanel ma swój osobny butik, Dior. Przyszłyśmy zobaczyć jeszcze dwie rzeczy z drugiej strony. A tutaj po drugiej stronie jest taki piękny park. Trochę mi to przypomina Nowy Jork, chociaż nigdy w Nowym Jorku nie byłam. Jestem już taka zmęczona. Cały czas się wchodzi pod górę, jak chce się dostać do tej wieży. Pamiętam o tym, jak jeszcze mówiłam, jak byliśmy w Barcelonie, że nikt prawie nie mówi po angielsku. A tutaj za to w Malezji wszyscy mówią po angielsku. Jestem w szoku. Nawet osoby, które, nie wiem, wyglądają bardzo niewykształcone. Na lotnisko taksówką, która kosztuje 80 zł mniej więcej. No ale ja z moją duszą podróżniczą nie mogłam się na to zgodzić. Będziemy jechać busem, którym właśnie załatwiłam i wylądowałam teraz w jakimś sklepie hinduskim. Wszyscy są lokalni. Ja jestem jakaś naturystka. Okej, idziemy. Jednak udało mi się coś kupić. Więcej rzeczy do picia w sumie, ale dosyć ciekawe myślę. Więc będę je testować. Jest godzina w ogóle jakaś, nie wiem, 18, 19? Teraz sprawdzimy. 19:28, a już jest tak mega ciemno. Masakra. Tu jest mój hotel. Tutaj mnie już znają, bo ja cały czas przychodzę z jakimiś albo pretensjami, albo coś się pytam i jak tylko schodzę na dół, to oni już mówią wszyscy: o, hello, Miss Aleksandra. Mamuśka, jak kurde sexy laska tu leży. Przyszłyśmy z mamusią znowu na miasto. No dobra, no to musimy przejść tędy. Przyszłyśmy znowu na miasto, ponieważ jest to dzisiaj nasza ostatnia już noc w Malezji. Jutro rano o 9 jedziemy jakoś na lotnisko i o 12 mamy wylot. No i chodzimy sobie po mieście, kupiłyśmy sobie owocki, teraz będziemy jeść, ale będzie vlog z tego, co jemy w Malezji, więc na pewno zobaczycie sobie. Ojejku, biedne rybki. Jejku, one mają jeszcze oczy, te rybki. Tak, mamuniu. Patrzcie, jakie straszne. Masakra. Kto to może jeść? Hi, thank you. No, thank you. No, cię zachodzą i zaczepiają. O, jakie tam światełka. Chcesz do sklepu jeszcze wejść? Kraby suszone. A więc mamusia, wielka fanka ostrego jedzenia, poległa. Poległa przy sałatce tajskiej. Jak dla mnie była idealna. Ale nie wiem dlaczego też. Może mi się pozmieniały rzeczywiście smaki, ponieważ ja nigdy nie lubiłam aż tak bardzo jedzenia z chili. Było dla mnie zawsze za ostre to, co mama gotowała. A to teraz, kiedy mama mówi, że dla niej za ostre i że aż nie lubi, to dla mnie było idealne. Nie wiem, czy dieta wegańska tak to zmienia, czy o co chodzi, ale było super. Jest już 10 w nocy, jutro musimy wstać o 7, więc zaraz będziemy się zbierać, ale jeszcze trochę posiedzimy, nacieszymy się tutaj widokiem. Mamy tam widok na wieżę Kuala Lumpur. Znaczy na wieżę Kuala Lumpur, na wieżę na Petronas Towers. Tam sobie stoją pięknie oświetlone.
na nasze ostatnie śniadanko i pogoda jest okropna. Tak leje, że to jest masakra. Tak wyglądamy przed, a tak wyglądamy po. Mamuja, po. Mamuja dała radę. Pada, pada już od godziny, nie chcę przestać w ogóle. Cały czas taki mocny deszcz. Wow. Ja już miałam moment zwątpienia, czy zdążymy. To już tylko brzą. Działam. Ja bym już wszedł na motorówkę. Z plecakiem moim pojechała, ty byś została. Siedzimy sobie właśnie na gorącej czekoladzie i właśnie piszą w wiadomościach o ogromnym korku i powodziach spowodowanych właśnie w Kuala Lumpur. My w tym właśnie uczestniczyłyśmy. Tu mamy nasze gorące czekoladki, a tam widok na lotnisko. Teraz właśnie będę tam wchodzić na pokład, więc dziękuję Wam bardzo za oglądanie tego vloga. Mam nadzieję, że Wam się podobał. Jeżeli tak, zostawcie kciuki w górę i do zobaczenia w kolejnym tańcu. Okay.